Dzień dobry, nazywam się Tomasz Stanisz i w ciągu najbliższych kilku minut chciałbym krótko opowiedzieć o fraktalach. Kiedy mówimy o czymś, co jest fraktalem, zazwyczaj mamy na myśli kształt, który jest samopodobny, to znaczy składa się z kilku kopii samego siebie. Znanym przykładem fraktala jest ta figura, trójkąt Sierpińskiego, i widać na rysunku, że jest to figura samopodobna, ponieważ każdy z tych trzech mniejszych trójkątów jest dokładną, pomniejszoną oczywiście, kopią całego trójkąta. Jednak sam fakt, że jakiś obiekt składa się z części podobnych do całości, nie musi jeszcze oznaczać, że obiekt ten jest fraktalem. Jeżeli na przykład popatrzymy na zwyczajny trójkąt, to zauważymy, że możemy go podzielić na mniejsze trójkąty w ten sposób i każdy z tych małych trójkątów jest dokładną kopią pomniejszoną oryginalnego trójkąta. Zwykły trójkąt fraktalem oczywiście nie jest, co więc odróżnia obiekt fraktalny od niefraktalnego. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i wymagałaby więcej czasu, ale możemy spróbować wyrobić sobie jakąś intuicję dotyczącą tego zagadnienia. Istotne jest to, co dzieje się przy powiększaniu. Kiedy powiększamy obraz fraktala, to każde kolejne powiększenie ujawnia nowe szczegóły i te szczegóły są cały czas zorganizowane w taki sam sposób. Kiedy na przykład powiększymy ten zaznaczony fragment trójkąta Sierpińskiego, to po powiększeniu zobaczymy taki obraz, na którym widzimy nowe, mniejsze trójkąty, które przed powiększeniem były zbyt małe, żeby je zobaczyć, i które są ułożone w taką samą strukturę jak pełny trójkąt Sierpińskiego. I w przypadku fraktala takie powiększenia, z których każde będzie ujawniać nowe szczegóły zorganizowane tak samo, możemy wykonywać w nieskończoność. W przypadku obiektu, który nie jest fraktalem, takiego efektu nie zaobserwujemy. Interesującą cechą fraktali jest to, że choć są złożonymi kształtami, to mogą powstawać często w bardzo prosty sposób. I często takim sposobem jest wielokrotne powtarzanie jakiejś operacji. Na przykład trójkąt Sierpińskiego możemy stworzyć tak. Ze zwykłego trójkąta należy wyciąć środek w ten sposób. I teraz tę operację wycinania środka powtarzamy w każdym nowo powstałym trójkącie. W kolejnym kroku uzyskamy taki obraz, w jeszcze kolejnym taki, później taką figurę i każdy kolejny krok przybliża nas do kształtu, który chcemy uzyskać, czyli do trójkąta Sierpińskiego. Po wykonaniu odpowiednio dużej liczby kroków dostaniemy w końcu ten rysunek, czyli ten, który widzieliśmy już przed chwilą. Przypatrzmy się teraz innemu przykładowi samopodobnego obiektu. Weźmy taki oto pionowy odcinek i na jego końcu dorysujmy dwa krótsze odcinki. W ten sposób. Powstało takie rozgałęzienie i teraz ten proces rozgałęziania powtarzajmy w każdym nowo powstałym odcinku. W kolejnym kroku uzyskamy taki kształt, później taki, a gdy powtórzymy ten krok odpowiednią ilość razy, w końcu dostaniemy taki kształt, który może kojarzyć się z drzewem. To drzewo jest samopodobne, podobnie jak trójkąt Sierpińskiego. Każda z jego gałęzi jest dokładną, pomniejszoną i obróconą kopią całego drzewa. Co takie drzewo może mieć wspólnego z drzewami występującymi w przyrodzie? No, to drzewo tutaj jest pewną wyidealizowaną matematyczną konstrukcją. Drzewa i inne obiekty występujące w przyrodzie nie są aż tak regularne. Ale żeby jakiś obiekt był fraktalem, nie musi on być ściśle samopodobny. Często wystarczy samopodobieństwo w sensie przybliżonym albo statystycznym. Żeby uzyskać bardziej realistyczny kształt, możemy wprowadzić odrobinę zamieszania do tego drzewa. Pozwólmy, żeby gałęzie wyrastające z jednego rozgałęzienia mogły się nieznacznie różnić długością i kątem, pod jakim wyrastają. Po wprowadzeniu tej drobnej modyfikacji, procedura generowania drzewa, którą widzieliśmy przed chwilą, zamiast tego da nam taki obraz, który jest znacznie bliższy temu, co możemy rzeczywiście zaobserwować w przyrodzie. Za pomocą tego typu powtarzalnych procedur można uzyskać kształty na tyle realistyczne, czyli odpowiadające temu, co możemy zaobserwować w naturze, że te procedury znalazły zastosowanie m.in. w grafice komputerowej. Jeżeli chodzi o przykłady fraktali wśród roślin, to warto jeszcze spojrzeć na tę fotografię, na której przedstawiony jest kalafior romanesco. Jest to roślina, która ma bardzo wyraźne, takie wręcz ewidentne właściwości samopodobne i w związku z tym jest takim dość szeroko znanym przykładem fraktala. Zmieńmy teraz temat i pomówmy jeszcze o jednej ciekawej kwestii. Fraktalami, jak się okazuje, mogą być także sygnały. Przez sygnał rozumiemy tu zapis przebiegu jakiegoś procesu, zapis zmian jakiejś wielkości w czasie. Widzieliśmy, że fraktale mają taką właściwość, że gdy patrzymy na nie w powiększeniu, to widzimy zasadniczo to samo, co przed powiększeniem. I to oznacza, że gdy patrzymy na fraktal, to nie możemy być pewni, bez dodatkowych informacji, czy patrzymy na cały fraktal, czy tylko na jego fragment, bo zarówno całość, jak i fragment wyglądają tak samo, albo przynajmniej bardzo podobnie. I taką właściwość mogą mieć także sygnały. Na tych rysunkach przedstawiony jest ten sam sygnał, ale w czterech różnych powiększeniach. Przy czym kolejność tych rysunków jest przypadkowa, to znaczy nie wiadomo, który rysunek odpowiada za które powiększenie. I bez dodatkowych informacji
nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w sposób systematyczny przynajmniej, który rysunek za które powiększenie odpowiada, ponieważ statystyczne właściwości tego sygnału są w każdym powiększeniu takie same. Taką statystyczną właściwością jest na przykład stopień poszarpania tego wykresu i on w każdej skali jest taki sam. Tego typu sygnały występują powszechnie zarówno w przyrodzie, jak i w układach powstałych przy udziale człowieka. Ruchy cząstek zawieszonych w cieczy, zmiany cen na giełdzie, czy bicie serca człowieka, wszystko to są przykłady zjawisk, które mogą być opisywane za pomocą tego typu sygnałów, które są fraktalami, albo nawet multifraktalami, to znaczy obiektami jeszcze bardziej złożonymi, bo składającymi się z wielu różnych fraktali. Badanie takich fraktali i multifraktali jest jednym z obszarów działalności naszego zakładu, to znaczy zakładu, do którego ja przynależę w naszym instytucie, czyli Zakładu Teorii Systemów Złożonych. Podsumowując, na wielu różnych przykładach można dostrzec, że fraktale nie są tylko teoretycznie rozważanymi matematycznymi konstrukcjami, ale są obiektami występującymi w przyrodzie i to dość powszechnie i obiektami, których badanie stanowi interesujący obszar nauki, który ma wiele przydatnych, praktycznych, ciekawych zastosowań. Dziękuję.